niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Mi styl super modny, super modny, masz styl super modny. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Jak wiecie, jesteśmy z Rudzielcem na wakacjach w Chorwacji. No i chciałam Wam powiedzieć, jak się spakowałam, co ze sobą zabrałam i jakie ciekawe miejsca w Chorwacji zwiedziliśmy. Na początku powiem Wam, że plażujemy w Dalmacji. Jesteśmy tutaj w okolicach Trogiru. Jest przecudownie, lazurowa woda, 30 stopni codziennie, mili ludzie w koło, pyszne jedzenie, także naprawdę sobie świetnie wypoczywamy. No i zwiedziliśmy już między innymi właśnie Trogir, takie malutkie miasteczko, taka perełka Dalmacji, przepiękne, z piękną promenadą, z palmami, z pięknymi wąskimi uliczkami. Zwiedziliśmy również Split. Split jest większym miastem, jednym z największych miast w Chorwacji. No i w Splicie jest oczywiście ten piękny zamek. To jest taki wielki zamek i on jest wpisany do listy zabytków UNESCO, także tam naprawdę warto pojechać i za dnia, i nocą. Split jest przecudowny, tam się bardzo dużo dzieje, także można pochodzić tymi uliczkami, coś dobrego zjeść, zaznać tutaj śródziemnomorskiego klimatu i naprawdę w tym Splicie poczuć się świetnie. Byliśmy również na tak zwanym fish pikniku, czyli na pikniku na łódce. Wsiada się do łódki, pływa się od wyspy do wyspy, trochę można poplażować, można zjeść pyszną rybę, poopalać się i pozwiedzać malutkie tutaj wysepki. No i jeszcze byliśmy na jeziorach Plitwickich. To są takie jeziora, to jest kompleks jezior właściwie i tam jest Plitwicki Park Narodowy, także to jest rezerwat i się chodzi i tak naprawdę to na tych jeziorach Plitwickich to wygląda trochę krajobraz jak w Polsce i tak chodzimy i mówimy, kurczę, to jest jak w Polsce, ale jak się spojrzy na wodę, na te jeziora, gdzie widać dno, widać wszystkie ryby, to po prostu od razu wiadomo, że jesteśmy w Chorwacji, jesteśmy w jakimś pięknym i cudownym miejscu. Także te jeziora Plitwickie do zwiedzania Wam również polecam, bo tam są przecudowne, przecudowne widoki. No i jeszcze byliśmy i kąpaliśmy się na wodospadach Krka. To są wodospady, przy których można się kąpać. Również po prostu widoki są totalnie, totalnie bajeczne. I ogólnie w Chorwacji jesteśmy tydzień czasu. Ja ten tydzień bardzo ekonomicznie się zapakowałam, dlatego że zapakowałam małą walizeczkę, taką walizkę, która wchodzi tak naprawdę jako bagaż podręczny do samolotu. I jak moja rodzinka i znajomi zobaczyli tą moją małą walizkę, to mówią, o kurczę, jak ty się tak spakowałaś? A ja po prostu ekonomicznie wzięłam kilka rzeczy, bardzo lekkich i bardzo przewiewnych, bo oczywiście sprawdziłam pogodę i miało być gorąco, oraz wzięłam takie akcesoria, które za każdym razem do siebie pasują. Można je dowolnie kombinować, można brać dowolną rzecz z szafy, dowolne akcesoria, a i tak będą do siebie idealnie pasowały. No i ponieważ te akcesoria są bardzo ważne, bo mówię, no nieważne co wybierzemy z szafy, to i tak wszystko będzie pasować, to Wam to zacznę od akcesoriów. No więc wzięłam jedną dużą torbę. To jest jedna torebko, koszyk z Moskito, taki z wyjmowanym wnętrzem. I ja go noszę i na plażę, i do miasta, i jak gdzieś się wybieram. Także ta torebka jest bardzo taka też no, ekonomiczna, bo mam kilka torebek w jednym. No i właśnie to jest mój taki dodatek numer jeden. Z par butów wzięłam 4 pary butów, z czego oczywiście moje nieśmiertelne tenisówki, które noszę wszędzie, można nimi śmigać w nich po kamieniach, spokojnie różne wycieczki piesze sobie robić. Wzięłam również ze sobą sandałki. To są moje nowe sandałki z Pepe Jeans. Kupiłam je specjalnie na ten wyjazd, dlatego że idealnie mi pasują kolorystycznie do koszyka, a właściwie do tego koszyka torebki z Moskito. Także te sandałki i tą torebkę nosiłam w kombinacji najczęściej. No i to są sandałki, jak już powiedziałam, z Pepe Jeans. Kupiłam je na szafaszu specjalnie na ten wyjazd. Do tego jeszcze na plażę wzięłam klapki, zwykłe czarne japonki oraz moje sandały na obcasie z Desiguala, te takie kolorowe, etniczne, trochę boho, bo jak tak popatrzyłam na wszystkie moje szpilki, to pomyślałam, że grzechem by było tych idealnie tutaj pasujących szpilek ze sobą nie wziąć. Także ja tak naprawdę je miałam na nogach tylko raz podczas wieczornego wyjścia, ale również jestem zadowolona, że je wzięłam. No i jeszcze wzięłam sobie z biżuterii takie części biżuteryjne, takie akcesoria, które mi idealnie pasowują właśnie do wszystkich rzeczy, czyli mój naszyjnik z New Looka, który mam w tej chwili na sobie, naszyjnik z Marni dla HM-u, do tego jeszcze bransoletkę ze Stradivariusa, taką kolorową, w takich egzotycznych barwach. Ona też mi tutaj idealnie do szarości, do rzeczy, o których teraz będę mówić, pasuje. Oraz wzięłam jeszcze moje motyle, moje broszki motyle, które również sobie przypinałam, bo tutaj tak pomyślałam sobie, że do tego letnio-plażowego, chorwackiego klimatu również będą idealnie pasowały. Oraz wzięłam moją nową bransoletkę od Lilu, którą dostałam od mojej siostry na urodziny, dlatego że wyjeżdżaliśmy w moje urodziny, no i właśnie dostałam bransoletkę i z nią już tutaj przyjechałam.
wszystkie akcesoria, o których przed chwilą mówiłam, dobrałam sobie oczywiście do rzeczy, które wzięłam. Tak, żeby, tak jak już mówiłam wcześniej, brać jakąś rzecz, brać naszyjnik, brać torebkę, tenisówki albo sandały i niezależnie od tego, co sobie szybko wybiorę, będzie wszystko do siebie idealnie pasowało. No więc jeżeli chodzi o rzeczy, to teraz Wam powiem o moich takich ulubionych wyjazdowych zestawach. Pierwszy z nich jest to zestaw ze zwiedzania Trogiru, czyli tej małej miejscowości, takiej koło której plażowaliśmy. I miałam na sobie wtedy kombinezon z Zary. To był lekki, króciutki kombinezon, przewiewny, który ja nosiłam wszędzie. I na tej właśnie miałam go wycieczce do Trogiru i nosiłam go na kolację i na plażę. Naprawdę taki lekki, przewiewny kombinezon to jest bardzo praktyczna rzecz, jak się okazuje, bo sama nie byłam pewna, czy ona mi się dobrze tutaj sprawdzi, ale się sprawdziła. No i w Trogirze miałam na sobie właśnie ten kombinezon, do tego miałam kapelusz z Zary i tutaj i kapelusz, i kombinezon był w czarno-białe wzory, one mi się idealnie tutaj zgrywały i tworzyły mi fajną, taką wzorzystą całość. Do tego torebka z Moskito i sandały z Pepe Jeans. Drugi zestaw to jest zestaw z Fish Pikniku, czyli z tego pikniku, gdzie pływaliśmy sobie stateczkiem od wyspy do wyspy. Tam postawiłam bardziej na klimat retro i tam miałam na sobie oczywiście strój kąpielowy, bo się w międzyczasie kąpaliśmy, ale miałam do tego tiulówkę z Moskito oraz bluzkę z H&M-u, taką z tej serii Conscious. I ja sobie tą bluzkę przewiązałam tak krótko, że było mi widać brzuch. Oczywiście w mieście, jak już jestem we Wrocławiu, to tak nie chodzę, ale tutaj mi idealnie z takim trochę klimatem retro Brigitte Bardot mi się właśnie ten zestaw skojarzył. Do tego jeszcze miałam okulary brylowe, te, które mam na sobie, oraz tenisówki, bo tenisówki idealnie mi do tej rozkoszowanej tiulówki pasowały. Trzeci mój ulubiony zestaw to jest zestaw ze Splitu, ze zwiedzania Splitu. Tam długo chodziliśmy i w dzień, i w nocy. I na sobie miałam tą sukienkę, którą mam teraz na sobie, czyli sukienkę z kolekcji Beyoncé dla H&M-u. I to jest sukienka, którą kupiłam razem ze strojem. I ja w takim właśnie komplecie, strój i na to sukienka, bo ta sukienka jest bardzo przeźroczysta, więc tak do miasta, kontynentalnego miasta się nie nadaje, ale myślę, że do takiej nadmorskiej miejscowości, do miasta nadmorskiego jak najbardziej można sobie w niej chodzić. Więc pod spodem miałam strój z tej samej kolekcji, w tych samych barwach, na to tą sukienkę. Tą sukienkę ja nosiłam i na plaży bardziej tak trochę luźniej, ale o tym później. Natomiast w mieście miałam ją jeszcze spiętą paskiem, żeby była trochę krótsza, żeby nią nie szorowała po ziemi, no i żeby wyglądała bardziej miejsko. Do tego jeszcze wtedy miałam na ręce moją bransoletkę od Lilu, okulary brylowe, sandałki z Pepe Jeans i torebkę, koszyk z Moskito i jeszcze moje nieśmiertelne folkowe warkocze. Z ubrań wzięłam ze sobą jeszcze sukienkę maxi szarą z miękkiej bawełny. To jest sukienka z Moskito z serii I Love Cotton. To jest sukienka z taką dużą kokardą na piersiach. I to jest taka sukienka, którą ja nosiłam sobie po plaży, albo właśnie wieczorami, albo rano na przykład na śniadanie. I powiem Wam, że ja tą sukienkę już mam trochę dłużej, ale jak byłam w Polsce i byłam blada, to ta szarość z tą moją bladą skórą no niezbyt dobrze mi wyglądały. Dlatego postanowiłam, że jak tutaj się opalę, to właśnie tutaj wieczorami idealnie do opalenizny będzie mi ta szarość pasowała. I do tej sukienki najczęściej komponowałam sobie jeszcze bransoletkę ze Stradivariusa, tą taką w takich egzotycznych kolorach. I razem wieczorem na promenadzie jeszcze, w dodatku z sandałkami, z Pepe Jeans, wyglądało to bardzo, bardzo fajnie. Moim wieczornym zestawem, dlatego że miałam taki jeden wieczorny zestaw i właśnie jak byliśmy na wieczornej imprezie, na promenadzie, było bardzo fajnie, piliśmy drinki i założyłam sobie wtedy moje buty, szpilki z Desiguala, o których mówiłam wcześniej, ale do nich założyłam sobie tiulówkę, tym razem tiulówkę w wersji wieczornej, razem z topem, z bluzką, z H&M-u i z przypiętymi tutaj tymi broszkami w kształcie motyli. I tak naprawdę w tym momencie moją tiulówkę wykorzystałam i na dzień, i na wieczór. Także tutaj moja praktyczna strona i ta mała walizeczka dała o sobie znać. Także tutaj zobaczyliście teraz moje różne chorwackie outfity i trochę różnych chorwackich przepięknych krajobrazów, ale powiem Wam tak naprawdę, jak to też jest, że nieważne jak się wystylizujecie na plażę, nie na plażę, nie wiadomo jak super, jeżeli chcecie się kąpać, to tak czy owak wylądujecie w super mega czaderskich gumowych buciorach, w których trzeba się kąpać, żeby nie skaleczyć sobie nogi o kamienie i żeby nie wdepnąć w jakieś kujące jeżowce. Także tutaj te buciki również musicie ze sobą mieć. I jak zauważyliście, w tym filmie nie mówiłam w ogóle o strojach kąpielowych, dlatego że następny film, który ukaże się na moim kanale za 2-3 dni, będzie to film z plażowania, typowo z tego, co wzięłam na plażę, ze strojami kąpielowymi i różnymi innymi plażowymi dodatkami. Także mam nadzieję, że mój film z Chorwacji Wam się podobał. No myśmy tak wypoczęli, że po prostu już planujemy następną wyprawę. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy, może za rok najpóźniej, wrócimy w to miejsce raz jeszcze. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!